Drugie wideo z cyklu jak dobierać biżuterię do swojego typu urody, a mianowicie jak dobierać biżuterię do typów zimowych. Zapraszam! W poprzednim wideo z tego cyklu opowiadałam o tym, jak dobrać biżuterię, czy złoto, czy srebro. Jeżeli jeszcze nie widziałaś tego wideo, to koniecznie zajrzyj tam, a też dodatkowo tam były poszerzone typy jesienne, czyli przykłady biżuterii dla typów jesiennych, czyli z 12 typów urody to oczywiście ciepła jesień, zgaszona jesień i ciemna jesień. Dzisiaj chciałabym powiedzieć co nieco odnośnie biżuterii dla typów zimowych. I oczywiście, gdy weźmiemy pod uwagę zimę taką z 4,5 roku, to można by było powiedzieć, że to jest chłodny typ urody, więc na pewno powinnyśmy nosić srebrną albo srebrzystą biżuterię. Natomiast oczywiście rozszerzając zimę do 3 typów, nie tylko do jednego, to nie jest to takie jednoznaczne. Kto powinien nosić srebrne, srebrzyste, czyli takie chłodne wykończenie biżuterii, jeżeli chodzi o typy zimowe? Na pewno chłodna zima, ponieważ ten chłodny odcień, chłodna temperatura jest najważniejszą cechą jej palety. Dlatego też właśnie będzie źle wyglądała w biżuterii, która jest złota, złocista albo w ogóle w jakikolwiek sposób ciepła. Ciepła kolorystycznie na początku. Jeżeli chodzi o inne typy zimowe, to nie jest już to takie jednoznaczne. Czysta zima, oczywiście też ze względu na to, że jest taka czysta, więc paleta, kolorystyka jest czysta, wyrazista i intensywna, to jak najbardziej może też czysta zima nosić srebrną biżuterię, ale gdy zapożyczy coś od swojego typu siostrzanego, czyli czystej wiosny, to może troszeczkę gdzieś w złoto, ale takie błyszczące, intensywne, czy nawet różowe też, uderzyć w swoją taką, ze swoją biżuterią. Natomiast jeżeli chodzi o ciemną zimę, czyli typ, który ma w swoim typie siostrzanym jesień, to ten typ najbardziej, można powiedzieć, może w to złoto pójść, a nawet może pójść w złoto tak zwane postarzone, czyli takie troszeczkę zgaszone, ponieważ właśnie ciemna jesień ma w swojej biżuterii to zgaszenie i ciepło i tutaj można troszeczkę zapożyczyć. Czyli można powiedzieć, że jeżeli chodzi o odcień metalu, który nosimy, to te chłodne odcienie są oczywiście dla wszystkich zim, ale tylko chłodna zima powinna się jego najbardziej trzymać. Poza tym, oczywiście nie tylko wykończenie metalu mamy, bo przecież jeszcze biżuteria to mogą być inne materiały, więc biżuteria może mieć w sobie jakieś rodzaje kamieni. Kamienie, jeżeli one będą takim kamieniem przezroczystym, to oczywiście będzie podobnie jak w przypadku z tej złocistej i srebrzystej metalu, powiedzmy, bo przezroczyste i chłodne będą miały dokładnie takie samo zastosowanie jak srebro, a przezroczyste i cieplejsze, czyli można powiedzieć rubiny na przykład, będą miały takie samo zastosowanie jak właśnie ten ciepły metal. Więc tutaj nie będę tego powtarzała, tylko po prostu można zastosować się do zasad wcześniejszych. Natomiast rzadko kiedy zimy, obojętnie która, ponieważ jednak zima to jest typ urody, który ma w sobie wyrazisty chód, w swojej palecie oczywiście ma wyrazisty chód, rzadko kiedy będzie stosowała biżuterię, która kojarzy się z biżuterią jesienną. Czyli tak jak o jesieniach wspominałam, że mogą nosić rzemyki płócienne, jakieś materiałowe, taką skórę tak surowo wykończoną i w naturalnym odcieniu skóry, czyli niefarbowaną, tak tutaj w przypadku zimy nie do końca. Jeżeli już miałabym powiedzieć, co mi się najbardziej kojarzy z zimową biżuterią, to oczywiście będą to jakieś kolie, brylanty, taka biżuteria, która jest bardzo, że tak powiem, bogata, ale to oczywiście nie musi być oryginalna biżuteria, oryginalne diamenty, to mogą być cyrkonie albo jakiekolwiek inne szkiełka, ale chodzi o to, że ona jest taka odbijająca światło, bo przecież zima, biorąc pod uwagę śnieg i słońce, odbija bardzo mocno, jest taka, jest w niej czystość i chłód, dlatego właśnie jeżeli miałabym pomyśleć o bursztynie, to bardziej jesień, natomiast jeżeli taka kolia
folia z diamentami, to zdecydowanie zimy będą bardzo dobrze wyglądać. Zimy w swojej urodzie i w swojej palecie mają, przez to, że są chłodne, mają jakiś rodzaj takiej chłodnej elegancji i też ta chłodno-elegancka biżuteria właśnie będzie się świetnie nadawała. Czyli nic, co jest w stylu hippie, czyli żadne właśnie rzemyki, piórka, chwosty, tego typu biżuteria nie będzie dobrze nadawała się dla typów zimowych. Oczywiście w teorii, tak jak wspominałam w poprzednim wideo, nie możemy nigdy traktować tych porad zbyt serio. One są takim wyznacznikiem, natomiast pamiętajmy, że biżuterię najbardziej powinnyśmy dobierać do naszego stylu, a później sprawdzać, jak w danym stylu biżuteria ma się do naszego typu urody. Także niech nigdy nie będzie typ urody głównym wyznacznikiem, ale jednym z kilku, czyli styl, nasze preferencje, tryb naszego życia, bo nie zawsze możemy nosić bardzo wyrazistą biżuterię. I dopiero gdzieś tam też jest ten typ urody, czyli ta kolorystyka, to wykończenie. Także pamiętaj, ostra, chłodna, metaliczna to jest ta biżuteria, która będzie najlepsza właśnie dla tych ostrych, chłodnych typów zimowych, a wszystko to, co jest miękkie, kojarzy się z ziemią, kojarzy się z jesienią, z kolorami ziemi, będzie bardziej dla tej poprzedniej grupy, właśnie do grupy jesiennej. Korzystając z okazji, że mam dzisiaj możliwość mówienia o łączeniu biżuterii pod względem kolorystycznym do naszego typu urody, to chciałabym powiedzieć Ci, że obecnie pracujemy nad stworzeniem, a właściwie już prawie wszystko mamy gotowe, kursu online, jak łączyć kolory. Ten kurs już za całkiem niedługi czas będzie miał swoją premierę. Jeżeli chciałabyś dowiedzieć się więcej o łączeniu kolorów, nie tylko pod względem biżuterii, ale w ogóle pod względem kolorystyki w ubraniach, czujesz, że to jest taki temat, w którym trochę czasem brakuje Ci odwagi i tej odwagi możesz nabrać trochę więcej, gdy zwiększysz swoją wiedzę w tym zakresie, to zapraszam Cię do zapisania się na listy zainteresowanych. W ten sposób będziesz pewna, że nie ominie Cię oferta, będziesz się mogła z nią zapoznać i zdecydować, czy będziesz chciała dołączyć właśnie w premierowej kampanii promocyjnej tego najnowszego kursu. Także link do zapisania się na listę oczywiście jest pod tym wideo, znajduje się również na blogu, bo nie wiem, gdzie to wideo oglądasz, a ja dziękuję dzisiaj za zimowe typy urody i już niedługo będziemy omawiać kolejną grupę kolorystyczną. Zostały nam wiosny i lata, także biżuteria dla wiosen i dla typów letnich. Także dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.